Witamy serdecznie, klamka zapadła z tej strony. Znajdujemy się właśnie na stadionie Stomilu Olsztyn i nie bez powodu. Zaczynamy baraże, zaczynamy walkę o awans z powrotem do pierwszej ligi. Po roku przerwy jest to teraz nasz pierwszy mecz barażowy z Wisłą Puławy. Przeciwnik, który zdecydowanie nam nie leży, bo w dwóch meczach tego sezonu w obu polegliśmy i, jak to mówią, do trzech razy sztuka. No i ruszyli. Na Białostomil w niebieskich strojach goście. Myślę, że to jest idealny moment, żeby wytypować, jak ten mecz może przebiec. Ja to widzę tak. 1-1 i w 115 minucie strzelamy bramkę na 2-1 i awansujemy do finału tych baraży. Dość optymistyczny scenariusz. Ja bym tutaj obstawiał 1-0 dla Stomilu. Myślę, że zagrają dużo bardziej rozważnie niż po ostatnim meczu, na którym byliśmy, bo w sumie ostatni mecz właśnie, na którym byliśmy z Stomilu, to było 3-0 porażka z Wisłą Puławy, więc muszą się wystrzegać błędów i wiedzą, na co stać drużyny z Puław. Ja wyniku dziś nie obstawiam, ja stawiam, żeby dzisiaj będą karne. Jeśli chodzi o mnie, no to liczę o przełamanie, jeśli chodzi o bezpośrednie pojedynki z Wisłą, aczkolwiek uważam, że niestety no Stomilowi nie uda się dzisiaj przejść ich, więc niestety to będzie koniec dla nas baraży i koniec marzeń o pierwszej lidze. Powiem tak, żartowałem. Nigdy nie zwątpię w mój Stomil. 2-0 dla Stomilu. W ostatnim meczu z Wisłą Puławy już w tej minucie przegrywaliśmy sromotnie, także jest progres. Jest progres. Nice. Wymarzony początek spotkania dla sympatyków Stomilu Olsztyn. W 17 minucie wynik spotkania otworzył kapitan Karol Żwir i tym sposobem przybliża Olsztynian do gry w finale baraży o pierwszą ligę. Tak, początki były ciężkie, aczkolwiek nie stąd, ni zowąd. Gol dla 1-0 na Stomilu, także oglądamy dalej, po Stomilu zaczyna się rozkręcać. Mamy już 2-0, moja predykcja już po 25 minutach już jest nietrafna, bo wstawiłem tylko 1-0, ale nas oczywiście ten wynik cieszy. Jak słychać, 2-0, bardzo cieszy kibiców z Olsztyna. Przed tym spotkaniem te dwie ekipy miały okazję spotkać się ze sobą aż 6 razy i do tej pory, naprawdę można powiedzieć, dzielili się punktami. Dwa zwycięstwa Stomilu, dwa zwycięstwa gości i dwa remisy. Teraz Stomil już zrobił pierwszy krok do tego, żeby mieć to trzecie zwycięstwo i prowadzenie w tej klasyfikacji. Pierdol. Ja powiedziałem, że jakiś stówę dał, to zagrał. Pierwsza połowa spotkania za nami. Ze mną jest dzisiaj Bartosz Pająk, czyli redaktor Radia Gol. Bartku, jak odczucia po pierwszej połowie spotkania? Na pewno połowa emocjonująca, jak na warunki, czyli no dość upalne dzisiaj popołudnie w Olsztynie. Naprawdę tempo meczu jest niezłe. Stomil zagrał bardzo skutecznie, wykorzystał dwa dobre dośrodkowania, dwie bramki głową. Także naprawdę no tutaj szapoba, wykończenie, jeśli chodzi właśnie o tutaj główki. Była też setka Kurbiela, której nie wykorzystali. Miały także swoje szanse Wisła Puław, więc na pewno muszą wystrzegać się błędów w defensywie, bo już w pierwszej minucie tak naprawdę wynik mógł być zupełnie odwrotny niż taki stan, jak mamy teraz, czyli 2-0. Natomiast no, ta skuteczność dzisiaj jest ze Stomilem, szczęście jest ze Stomilem, no i na razie 2-0 do przerwy, ale muszą na pewno uważać w tych drugich 45 minutach, być bardzo skoncentrowani, żeby tego prowadzenia nie wypuścić po prostu z rąk. Spodziewałeś się takiego przebiegu meczu? Tak
cichy mój typ to było 2-1 dla Stomilu po ciężkim meczu. Na pewno nie jest on lekki, te pierwsze 45 minut myślę dla podopiecznych trenera Krakowskiego. Ale spodziewałem się jednak troszeczkę więcej po Wiśle Puławy, szczególnie po tym, co zaprezentowali jeszcze niedawno w tej rundzie zasadniczej w Olsztynie, wygrywając 3-0. Na pewno taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki również. I zaczęła się druga połowa tego spotkania. 2-0. Jedni wypowiedzieli bezpieczna przewaga, drudzy powiedzą, że to najgorszy wynik. Ja się chyba bardziej jednak przychylę do tej drugiej opcji. Znaczy, zobaczymy na ten moment, jakby Wisła Puławy jest kompletnie inną drużyną niż tą, którą widzieliśmy w ostatnim spotkaniu ze Stomilem tutaj, więc nie zapowiada się, żeby Wisła odwróciła losy tego spotkania. No nie, na ten moment nie. 2-0 to na pewno wynik dobry, ale niebezpieczny. Mhm. Jednak jeden gol, już mamy kontakt, trzeba być ciągle skupiony. Do 90 minuty, fokus na tym samym poziomie. Do jednego dla Stomilu Olsztyn, rzut karny, bardzo słabo wykonany przez zawodnika Wisły Puławy, obroniony przez bramkarza Stomilu, jednak nie wystarczyło to na to, żeby utrzymać wynik i czyste konto. Trening dla widzów. A. O, spoko. Chwila. Średnio. Lepszy traf czy mecz? Mecz. Widzisz to? Zabrał mu kurwa. Po zawieszaniu w polu karnym strzela bramkę Hubert Sadowski. Jest 3-1 dla Stomilu. Chyba już nic nie jest w stanie odmienić losów tego spotkania. Tak, ważne, żeby dowieść ten wynik, zdobyć 3 punkty, wejść do finału baraży. Sadek, pozdrawiamy. No naprawdę, piękny gol po zamieszaniu, szacunek. Mamy 83 minutę, wynik 3-1. Przed chwilą z czerwoną kartką odszedł Wiech, zawodnik. Kurwa, nie żałuję, nie pamiętam z kim my gramy. No i co? W końcu mamy wina. Bardzo półfinał baraży, już niedługo finał. Hubert, jaki będzie wynik? Jak się zapowiada mecz finałowy? Na pewno to nasza wygrana. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Nieważne, czy będziemy grali u siebie, czy na wyjeździe. Zagramy jak najlepszy mecz, potrafimy. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. I mam nadzieję, że czy to w Olsztynie, czy w Kołobrzegu, to przywieziemy ten upewniony awans do Olsztyna. Tak jest, awans do pierwszej ligi już za rogiem, także widzimy się już w październiku czy we wrześniu na następnym sezonie, także do zobaczenia. Oglądajcie i obserwujcie, lajkujcie.